Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. To jest trzecia część wywiadu z Wojtkiem i Jankiem Szałą z browaru Szałpiw. Janek, ja słyszałem, że ty ważyłeś piwo za granicą. I to w ogóle nawet nie w Europie. Nawet nie w Europie. No miałem okazję. No, tak się szczęśliwie złożyło, że znajomy z Kanady potrzebował piwowara, który by mu pomógł rozruszać browar i uruchomić. I spakowałem manatki i pojechałem na wakacje do Kanady. Ale to jakby znaliście się prywatnie wcześniej, czy...? Tak, tak. Znaliśmy się prywatnie wcześniej, także nie jechałem do osoby... A jaki to był browar? Bardzo malutki. Browar rzemieślniczo-restauracyjny o wybiciu 100 litrów 1 hektar, czyli tak mniej więcej jak niektórzy piwowarzy mają w domu w Polsce. Ale natomiast, rozumiem, normalnie zalegalizowany i sprzedający, czy chcący sprzedawać piwo? Chcący sprzedawać piwo, tak, oczywiście komercyjny browar z typowym nastawieniem na piwa rzemieślnicze plus zysk. Ja to będę w tego typu inwestycjach. Facet, który ma mały hotelik, restaurację, jako taki dodatek do tego interesu sobie dostawił browar. No, i jak się zakończyła produkcji chińskiej. No i tutaj się zaczynają problemy, bo to wiadomo, w szczegółach tanio było, no to trzeba było... Tanio przy zakupie. Tanio przy zakupie, tak. To człowieka kusiło, szczególnie, że porównując do ceny tego typu instalacji dostępnej na miejscu, to rzeczywiście była oferta okazyjna. A ta okazja niestety się skończyła poważnymi problemami i przymusem zainwestowania kolejnych pieniędzy. Także myślę, że w sumie na końcu wyszło tyle, co za browar. A efekt jest? Efekt jest, no w tej chwili żaden, wiem, że browar stoi. Tak? Nie działa? No bo tam były problemy z chłodzeniem, z agregatem chłodniczym. No tam... Znaczy jak już z tego co wiem, jak już Janek uruchomił ten browar i udało się tam uważać jakieś warki i wydawało się, że to może tam jakoś się potoczyć dalej i wyjechał, no bo rozpoczynał tutaj już powoli rok akademicki się zaczynał, to okazało się, że facetowi walnął cały ten wymiennik do schładzania i stanął do czasu, kiedy nie rozwiąże tego problemu. Nie wiem, czy będzie to sprowadzał to urządzenie takie samo z Chin, czy będzie próbował dobrać jakieś inne na lokalnym rynku, trudno coś powiedzieć, ale no ten browar chyba był, nie chcę powiedzieć, że skażony na porażkę, ale tam 1000 problemów, no, myśmy spędzili wiele godzin przez Skype'a na dyskusję, jak rozwiązać poszczególne problemy. Jak już się wydawało, żeśmy jeden problem przeskoczyli się do rozwiązania, to natychmiast następnego dnia wyłaniał się kolejny, nie? Bo wchodziliśmy na kolejny etap. Nie? Także z 5, prawie 6 tygodni pobytu jego, to naprawdę ważył piwo tylko przez ostatni tydzień. Przygoda była świetna, ale pracy było nie co nie miara. Także od rana do wieczora miałem zwiedzanie kanadyjskiej piwnicy. No, macie obaj, ale to tutaj też Janek, nie wspomniałem w ogóle w czasie wywiadu, że Janek jest przecież trzecim Grand Championem, czyli piwowarem, który wygrał w konkurs w Żywcu i uważał swoje piwo w browarze w Cieszynie. To było bracki Grand Champion, czyli kolońskie, czy też Kelcz. No i mając jakby te doświadczenia i z Cieszyna, a też z tego browaru restauracyjnego, też twój kierunek studiów jest pokrewny, tak? Bo nie jest. A to ja zawsze myślałem, że ty biotechnologię studiujesz. Nie, elektronikę także. Aha, to mówiłem, że to jest pokrewny film, w dzisiejszych czasach. W tej chwili w browarach pracują informatycy, a nie piwowarze. Czy jakby chcecie jakoś, no, czy ty może, no bo Wojtek pracuje w słodowni, więc czy chcecie jakoś, no, czy chcesz związać swoją przyszłość jakby z piwem, czy jednak z elektroniką? No myślę, że to piwo mnie ciągnie cały czas, że to jest zajęcie, które mnie bardzo pasjonuje i lubię to robić. Bo powiem szczerze, że jak ja degustowałem to twoje grodziskie, to sobie myślałem, że jakbym był kimś, kto decyduje o czymś w Fortunie, to bym ciebie zatrudnił jako piwowara, który zbywa to grodziskie. Znaczy wiesz co, jak już w tej kwestii bardziej myślałbym
o swoim jakimś takim browarze rzemieślniczym. Ewentualnie o udziałach w browarze Fortuna. O browarze Fortuna, tak. Nie, browarze w Grodzisku. Przyszły. Czyli co, planujesz tworzyć browar, tak? Czy może na początek jakaś inna forma, jak browar kontraktowy, czy... No na początek browar kontraktowy, no to jest, jesteśmy właśnie w tej chwili, kiedy już, że tak powiem, zawiązujemy ostatnie supełki na naszym projekcie, browarze kontraktowym. Mhm. Będziemy produkować piwo według własnych receptów w browarach zewnętrznych. Nie, no to świetna informacja, a kiedy się można spodziewać, że uważasz się, co, no, to jest bardzo świeża sprawa, bo sprawy związane właśnie z rejestracją spółki były załatwione nie tak na temu, także myślę, że zaczniemy produkcję nie wcześniej jak za 2-3 tygodnie. Ja myślałem, że mówisz za pół roku. Nie, no bo myśmy planowali, żeby pierwsze piwo już mieliśmy pierwsze w planach, żeby na święta się może już coś ukazało, ale to wszystko okazało się nie takie proste. Tutaj spółka pod nazwą Browar Szałpiw już powstała, jest zarejestrowana. Jako prezent tutaj pod choinkę Janek otrzymał w piątek 21 grudnia numer NIP-u, także sprawa zupełnie świeża. Teraz musimy spiąć wszystkie inne, że tak powiem, nitki tego węzła i przygotować się. Znaczy teoretycznie jesteśmy, teraz trzeba praktycznie pokupować surowce. A czy już wiadomo, gdzie to będzie ważone, w jakim browarze? Na początek planujemy. Powiedzmy, że zostawmy to nie na. Nie, no, ale nasi takie chcieliby wiedzieć. Delikatnie nie, a i tak się pewno dowiedzą, nie chcielibyśmy zapeszać sprawy, bo nie mamy jeszcze podpisanej umowy. Aha, z tym rowerem, nie? Także jak będzie podpisana umowa, to możemy powiedzieć, że obie strony są dogadane i możemy. Nie chcielibyśmy właśnie też uprzedzać pewnych faktów, bo być może, że nam się to znowu coś nie uda, nie? I się okaże, że nie w tym, tylko może w innym browarze. W tej chwili okazuje się, że te mniejsze browary są dosyć otwarte na tego typu przedsięwzięcia, także myślę, że to akurat nie jest najważniejsze. W którym browarze ważne, żeby piwo było dobre, nie? W jakich piwach zamierzacie się specjalizować? Grodziskie? Nie wiesz, grodziskie to są plany, bo to w tej chwili z marszu podejść do grodziskiego byłoby bardzo ciężko. Nie. Znaczy my, jeżeli zrobimy piwo grodziskie, a oczywiście takie coś planujemy, to chcemy to zrobić jak najbardziej profesjonalnie, czyli to co... Czyli bardziej ortodoksyjny, bez kompromisu. Nie, że zrobimy wpierw coś tam, potem najwyżej coś trochę rozwiniemy i potem ten, a za piątym razem to będzie dopiero to grodziskie. Nie, to nie tędy droga moim zdaniem. I co tutaj dużo ukrywać, żeby zrobić to piwo, to muszę zbudować słodownię. Oczywiście słodownię mikro, to nie jest to, że muszę zbudować budynek ze ścianami, tylko trzeba wybudować taką instalację w skali mikro, bo długo myślałem na tym, w jaki sposób ten sód dałoby się zrobić w takich warunkach. Warunka wędzarni mojego kuzyna nie dam rady, bo to jest za mała skala i tego się nie bardzo da zrobić. Być może na jedno piwo może by się coś tam dało zrobić, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Jeżeli mi się ten projekt uda, a krystalizuje się w mojej głowie projekt takiej słodowni, to powiedzmy z pierwszych zysków, jakie być może ten nasz browar przyniesie, to w pierwszej kolejności pewno zainwestujemy w coś takiego. Czy docelowo to ma być jakby browar wasz rzemieślniczy, czy będziecie chcieli przy kontraktowym pozostać? No to zobaczymy. To jest znaczy, zbyt szczegółowe pytanie. Zbyt daleko idące, nie? Tak. Powiedzmy, jeszcze żeśmy tego piwa nie uważali. Co najważniejsze, bo uważać to nie problem. Sprzedać to piwo to jest może większy problem. Jeszcze, żeby powiedzmy, nie wiem, konsumenci piwosze byli zadowoleni z tego naszego piwa i pozytywnie oceniali, to wtedy będziemy mogli mówić o jakimś rozwoju być może firmy, nie? Czy to by szło w kierunku
jakiegoś pozyskania, czy nie wiem, budowy browaru. No teraz jakoś widzę, że to się dzieje. No, browary się w Polsce, takie małe rzemieślnicze, nawet nie takie małe, bo słyszymy o browarze, który ma mieć wybicie 50 hektolitrów w Polsce, który się buduje. Znaczy 50 hektolitrów wybicie warte, nie? Także to wcale nie jest małe przedsięwzięcie, nie? A zrobione tutaj, z tego co wiemy, no to też przez grono jakichś tam zapaleńców. Zobaczymy, nie? Czy nastawiacie się na piwo beczkowe, butelkowe? Jedno i drugie. Jedno i drugie. W tej chwili na początku żeśmy... Bo ważenie piwa samego beczkowego byłoby może prostsze i łatwiejsze, że moglibyśmy to robić wcześniej pewno. Ale uznaliśmy, że obecny rynek, no... Fakt, że się bardzo rozwija, się te puby się rozwijają, są specjalistyczne, takie, które mają tam 6, 8, 10 kranów, jest ich coraz więcej, ale mimo wszystko to jest wyjście do bardzo ograniczonego grona konsumentów, że żeby to było bardziej powszechne, to jednak musimy mieć trochę tego piwa w butelce i trochę w beczce, wtedy będzie to rzeczywiście jakieś... Najlepsze rozwiązanie. Jeśli nie grodziskie, to co? Mam nadzieję, że nie jest jasne, ciemne. Nie, myślę, że wszystko. To mogę tutaj zdradzić bez żadnego problemu. W planach mamy jako pierwsze piwo... Stylu belgijskie. Uważanie piwa słabszego, jasnego i mocniejszego, takiego powiedzmy dubla ciemnego. I to byłoby pewno nasze pierwsze piwo na początek. Po doświadczeniach też nie bardzo wiemy, jak to nam pójdzie, no bo też nie mamy tutaj takich wielkich doświadczeń, ale jak nam to wszystko pójdzie ok, nie będzie żadnego problemu, to będziemy, myślę, rynek sam pokazuje, no tak jak wiesz, no, sam uczestniczysz w projektach browarów i dawa, także ten rynek jest w tej chwili bardzo otwarty, jeszcze nie wiem, z 5-6 lat temu piwo typu IPA pewno większość ludzi wypluła, to nie wypiła, a teraz nagle się okazuje, że te aromaty te amerykańskie chmieli są bardzo poszukiwane. A tak chmielo tak. I to jest to, co ludzie wiecie, no, też konsumenci uczą się troszeczkę smaków, uczą się różnych nowości, jeżeli chodzi o... Czyli generalnie belgijski klimat od Was interesuje, czy tylko na początek? Na początek żeśmy założyli to belgijskie, co wtedy znaczy, że będziemy tylko jeszcze... Górna. Na początek pewną górną, chociaż z tego co wiemy w tym browarze nie ma żadnego problemu, żeby ważyć czy górną, czy dolną. Mhm. Myślę, że piwa dolnej fermentacji, od których pierwotnie żeśmy myśleli już znacznie wcześniej, chcieliśmy zacząć, żeby zrobić jakieś mocniejsze piwo na święta właśnie, to być może, że po prostu odsuniemy ten projekt o kolejny rok i wtedy latem czy wczesną jesienią będziemy przygotowywać jakieś mocniejsze, powiedzmy, koźlaka czy też piwo dolnej fermentacji na miesiące właśnie te zimowe. Może wtedy jakiegoś portera na długie leżakowe, no ale to wszystko jest prawda. Powiedziałeś o tym jasne i ciemne, trochę mocniejsze, czyli to będzie coś w stylu belgijskie Pale Ale. I... Zobaczysz, spokojnie. Nie chodźmy w takie szczegóły, bo... Czy dupę, no radę. No. Będziemy w krótkim okresie, bo to jest kwestie techniczne również tego browaru, czyli pojemność tanków i tak dalej. A właśnie, a zrobimy dwa piwa prawie że równoległe. No, jedno miało być słabsze, jaśniejsze, powiedzmy bardziej w okolicach Pale Ale, a drugie co żala dubel, nie? A jaka będzie wielkość warki, czy też jednej partii, którą będziecie wpuszczać na rynek? Czy będzie bliżej 10 hektar, jak mi dawać? Jak podamy wielkość warki, to będzie wiadomo, w jakim browarze. Nie wiem, czy to będzie kilka browarów do wyboru. Tak, będzie do wyboru. Nie są to, nie jest to wiele większe od widawy. Także to nie, to no, oczywiście nie na nasze możliwości, to nie jest... Czyli możemy optymistycznie rzecz biorąc, w lutym powinno być już piwo w sprzedaży, tak? Może jakoś bliżej tak, nie? No to trzymamy kciuki, że nie będzie żadnych następnych poślizgów, no bo skoro już miało być na święta, no to rozumiem, że kilka miesięcy dobrych jest już obsługę, tak? Niestety kilka miesięcy to straciliśmy na różnych perypetiach i na dogadywaniu się
No to miało być też spółka z kimś innym, tam najróżniejsze to perypetie. Tam w końcu stanęło na tym, że sami się do końca tym zajmiemy i trzeba było otworzyć tą procedurę tworzenia firmy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i to się okazało też wcale nie. No, nie było to aż tak bardzo czasochłonne, mimo wszystko trzeba było się na to przygotować. Przede wszystkim, jeżeli postanowiliśmy zrobić to wszystko sami, no to musieliśmy się do tego troszeczkę bardziej finansowo przygotować również. Mhm. I z tego tytułu to wszystko się opuściło. Także no, czekam z niecierpliwością, życzę powodzenia, mam nadzieję, że na pewno jestem spokojny o to, że piwa będą ciekawe. No, teraz jest kwestia, jak będzie z dystrybucją, jak będzie z... czy browar jakby stanie na wysokości zadania. No, życzę Wam powodzenia i mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś przy piwie. Również. Na pewno mam. Jestem pewny, że się spotkamy jeszcze nie raz przy piwie, także kwestia, możemy tylko powiedzieć, że do zobaczenia. Dziękuję. Na tym kończymy nasz wywiad. Myślę, że pomimo, że tych odcinków było chyba 3 i są już dosyć długie, to myślę, że oglądaliście do ostatniej chwili z wypiekami na policzkach.